Mi się wydaje, że ja aktualnie z social mediami mam jak osoba po wypadku samochodowym czasem, tak, boi się wejść do samochodu. Mhm. Ja naprawdę, mówiąc szczerze, ja nie wiem, w ikonkę Instagrama od października to kliknąłem może z 7 albo 8 razy maksymalnie. Ale tak, pewnie tam wibruje cały czas. Nie, wiesz co, no mam wyłączone powiadomienia, więc nie wiem. Ale to też dużo dobrego jakby mi zrobiło dla mojej głowy, więc odpocząłem jakby od tego świata, co na pewno jest na plus. Dużo osób się od ciebie odwróciło? Wiesz co, wbrew pozorom, to jest tak, na początku ludzie raczej nie wiedzieli jak reagować, ale każdy, kto miał chociaż minimum chęci, żeby jakby rzetelnie na to spojrzeć, bo nie wiem, bo mnie znał, no to wiedział, że to jest jakby grubymi nićmi szyte i ja rozumiem, że ludzie sobie, wiesz, wmawiają, że tu krył, tu coś tam, tu w ogóle jeszcze perwers. Czas pokaże, a ja też wiem, że się w niebawem będzie dużo działo i wydaje mi się, że ludzie się naprawdę mocno zdziwią na temat tych swoich wielkich ludzi, których tak gloryfikują. Pozew sądowy od ciebie dostał Sylwester. Akt oskarżenia, tak, bo pozew to jest z kodeksu cywilnego, tutaj akt oskarżenia i on i pan Konopski. Konopski też. Tak, no. Okay. Tam mógłbym chyba coś dodać jeszcze, ale to chyba wolałbym, prawnik chyba by nie polecał. I też od paru dni pan Marcoń. To nie miałeś żadnych takich przykrych sytuacji na ulicy, bo Bogzel mówił, że dostawał pogróżki, że nawet tam jakaś broń była, jakieś naboje. Bogzel wiele rzeczy mówił, a to gdzie jest prawda, to jest druga kwestia. Powiedz mi jeszcze, jeśli chodzi o Sylwestra Wardęgę. Tak, ty teraz patrzysz na to wszystko, na jego postać, na ten jego tytuł szeryfa. Ja patrzę na to tak samo, jak patrzyłem na początku. Jakby z jednej strony jest to niezrozumiałe jest to dla mnie, niezrozumiałe jest jakby to, czym on się kierował. Bardziej przeraża mnie myśl, że on chyba, jemu się wydaje, że on zrobił coś dobrego w tym wszystkim, że on rzeczywiście jakby wierzy w słuszność tej sprawy, tylko że to nie on jest od wydawania wyroków i tak jak mówię, no nie brnąc w to, co nie wiem, tam zrobił lub czego nie zrobił Stewart, bo ja nie mam z nim kontaktu od października, no to wiesz, jakby dopisanie jakby tej historii wokół mnie jest po prostu, jakby to mnie zniszczyło generalnie jako człowieka, choć tak naprawdę teraz z perspektywy czasu raczej też myślę, że zbudowało w jakiś sposób, ale no to nie jest fair i tak nie można robić. Analizując to wszystko, co on tutaj mówił na temat tego, że konferencji ostatnio, że dzięki temu policja się tym zajęła, bla bla bla. Jakby to jest jakaś tam linia teraz jego obrony, on też jakby traci chyba na wizerunku, tak mi się wydaje, szczególnie teraz po tych konfrontacjach z Kasiuszem, jakby po tym jak się zaczął faflować z Boxdelem. Ja wierzę w to, że prawda wyjdzie na jaw, a tam jeszcze jest sporo do wyjawienia. Widziałem jakieś jego tam oświadczenia, ja nie chcę się za bardzo wypowiadać na ten temat. Sylwester chyba myli to, z czym rzeczywiście, jakby czego rzeczywiście ta rozprawa dotyczy, ale... To już będzie weryfikowane przez inne organy, bo doniesienia mediów gdzieś tam wczoraj czy przedwczoraj się widziałem, więc mogę je potwierdzić. Tak, rzeczywiście odbyło się takie posiedzenie. Stawił się, nie wiem czy to... Jakby ja nie chcę za dużo mówić na temat tego, co... Nie mogę chyba nawet mówić na temat tego, co się tam działo i też nie mam takiej intencji. Mam nadzieję, że teraz rzeczywiście ktoś... Znaczy mam nadzieję, jestem przekonany, że tak będzie, że teraz rzeczywiście... Ktoś będzie w stanie ocenić fakty, a nie emocje. I jakby to będzie zadanie sądu. Sąd wyda wyrok, sąd to nie YouTube. Dużo gdzieś tam mówiło się o twojej potencjalnej walce z Konopskim, nawet szalony reporter gdzieś tam liknął, że... Bzdury, przysięgam, kompletne bzdury. Tematu nie było, tak? Słuchaj, teraz podobno, nie wiem, gdzieś słyszałem, to, ja tak jak mówię, nie wchodzę za bardzo, to tyle, co mi się na YouTubie wyświetli, na gdzieś tam artykuły jakieś, ja w ogóle coś myślę, że tyle artykułów dziennie przeglądam, że ten... chyba mi się wyświetliło, że szalony reporter znowu jakby twierdzi, że teraz tym razem na 21 znowu z Konopskim. Tak. Nie, kompletna bójda, nie, jakby nie prowadziliśmy nigdy rozmów na temat tego, żebym ja się z nim bił. Jak już to wszystko zostało udostępnione, to ty miałeś jakieś takie mega czarne myśli? Miałem, no. Ale powiem ci szczerze, że nigdy tak silny jakby psychicznie nie byłem, jak jestem teraz. I o dziwo trzymam się o wiele, wiele lepiej niż... No podejrzewam, że gdyby to się stało parę lat temu, no to by było gorzej. Ja pracowałem ostatnie lata na terapii, którą też już jakiś czas temu zakończyłem. Niestety moja świętej pamięci terapeutka już nie mogła mnie teraz wesprzeć, bo zmarła na nowotwór w międzyczasie, ale nie musiałem szukać żadnego zastępstwa. Wiesz, to nawet... wiesz, to są hejt, walka jakby z hejtem, jest coś bardzo ciężkiego, nie? I... ciężko było przetrwać ten czas, ale był taki moment, w którym po prostu powiedziałem sobie, hej, to jestem ja znam swoją wartość, ja wiem, kim ja jestem, ja wiem, jaka jest prawda. Nie mogę pozwolić na to, żeby to mnie złamało. Te prywatne akty oskarżenia, to możemy domyślać się, sam nie może za dużo mówić, ale możemy domyślać się, o co zostaje oskarżony Wardęga, o co Konopski, a jeśli chodzi o Natana, to
ta kwestia, o której wspominał, czyli ta wymiana partnerki i gdzieś tam nadużywanie tych środków? To dotyczy tych wszystkich jakby rzeczy, które mówił w ostatnim czasie. No, jakby dla mnie, bo mówił bardzo dużo i bardzo mocne, rzeczy. Nie, no to w ogóle jest kompletny absurd. No, jak on pierwszy raz powiedział na aferkach u Boxdela to, co powiedział odnośnie tego tańculi, to ja o tym usłyszałem tam. Przyjaciel do mnie zadzwonił, powiedział mi, zakończyły się te aferki i ja zadzwoniłem do Boxdela, żeby mi go dał do telefonu. I słuchaj, ten chłopak wziął telefon i pierwsze, co to on powiedział, wrzuciłem cię tam przez przypadek. One tak, wiesz, zabawnie raczej. Ja się sam śmiałem, to, że zadzwoniłem, było wynikiem tego, że Natalia krzyczała na mnie, że jak on sobie na to pozwala. Wiesz, dla mnie to już naprawdę, no, ile można słuchać tych głupot, jeszcze, kurwa, już tak absurdalnych. No, ona powiedział, że Boxdel tak, go podkręcił, żeby on to powiedział, a potem Boxdel napisał mu tobie SMS-a, że była taka nie sytuacja, napisał, że on sam zadzwoniłem do Boxdela. Okay. Żeby do niego jakby się... Czyli na tam kłamie w tym, co mówił. Tak, no w ogóle we wszystkim kłamie. Jakby to nie wiem, bo ogólnie to... Czy wiesz, no oczywiście, wiesz, nie wiem... Słuchaj, historia jest taka. Odebrał, powiedział to, że wrzuciłem cię tam przez przypadek. Mhm. Ja się śmiałem, ale Natalia z tyłu krzyczała. I powiedziałem, weź i powiedz, że to nieprawda, nie? I daj mi telefon. I on zaczął z nią rozmawiać i ona zaczęła na niego krzyczeć. On się zbulwersował. Ja w ogóle wtedy wziąłem drugi telefon i zacząłem ich nagrywać, żeby tą rozmowę, żeby mieć gdyby co, wiesz, zabezpieczenie, bo już widziałem, że się tam zrodziły jakieś złe emocje. W ogóle nigdzie mu nie groziłem na tym etapie, ja mogę udostępnić całą tą rozmowę. Ja się zresztą śmiałem. Ja się cały czas śmiałem, za sobą jeszcze później od Natalii dostałem, że się z tego śmieję. I słuchaj, i prawda jest taka, że popatrz w ogóle, co on zrobił w tym filmie później. On w tym filmie obrócił kota ogonem, on wiedział, że ja mogłem to nagrywać, więc on powiedział, że on jest empatyczny, więc on powiedział Natalii, tak, że ja kłamałem. Człowieku! Ja nie jestem człowiekiem świętym. Ja wielokrotnie powtarzałem w internecie, że zdarzało mi się mieć ciężkie okresy w moim życiu, zdarzało mi się spożywać narkotyki. I absolutnie nie mówię, że mi się nigdy noga nie potknęła, natomiast mówię nie, że my jesteśmy człowieku, że my siedzimy... Że naczelnymi... Tak, naczelnymi jakimiś... Dobra, no, nie chcę, bo ja nie wiem, czy YouTube nie będzie ten... Znaczy, ogólnie, jak on mi to mówił, to cały czas zadałem mu 3 razy pytanie, czy ma to wody i czy te dowody pokażę, bo dla mnie to jest... Można dużo rzeczy mówić, można dużo rzeczy ludzi oskarżać, ale na końcu to trzeba jednak... Nie wiem, w ogóle mi w tym wszystkim to jakby nie gra, no i co? I spożywamy te narkotyki i co? Zostawiam Natalię w pokoju, idę z Arkiem tańculą, jakąś nieprzytomną dziewczynę. Jezu, czy on w ogóle wie, jakie jego kalibru to jest pomówienie? Myślę, że się przekona się za niedługo. Szczerze? Dla mnie to jest zabawne, bo naprawdę... Po tym wszystkim, co się działo w ostatnim czasie, to mam już bardzo dużo dystansu do różnych rzeczy, ale na przykład w Natalii bardzo to uderzyło. Natalia, stary, nie dość, że i tak już miała kiepską sytuację wizerunkową, ma jeszcze gorszą, bo na pewno jest jakiś szereg osób, które jej komentuje to. I tak szczęście, że to jest on jest po prostu kompletnym debilem, za przeproszeniem, albo przynajmniej jego wypowiedzi są kompletnie idiotyczne i ludzie nie biorą tego na poważnie. Ale co, jeśli by... O Jezus, przepraszam. Gratulacje. Przepraszam bardzo. No więc, jakby, no wiesz, to tak jak mówię, to są pomówienia potężnego kalibru. Nie wiem, czy on się nie zastanowił w ogóle. Na pewno się przekona. Na pewno się przekona. Ja nie dam już sobie, tak jak mówiłem, nie dam sobie pluć w twarz. Chciałem zapytać, bo powiedziałeś, że te karty mogą się odwrócić i o kilku rzeczach. Na razie, ale chciałem tylko zapytać o opinię. Jeśli wszystko potoczy się tak, jak ty sobie zakładasz, jeśli chodzi o akty oskarżenia i tak dalej, to opinie o Sylwestrze, Konopskim, Natanie będą dużo gorsze? Próbujesz, tak. Nie, no tylko pytam, no bo jeśli osiągniecie słuchaj, ze swoim mecenasem, jest, to chociaż, ale, a nie, bo to z mecenasem, to mecenas mecenasem. Słuchaj, nie no. Mecenas, rozprawa sądowa, to są jakby rzeczy, które mają pomóc mi dojść do prawdy jakby w temacie tego, co oni już tak, powiedzieli. Tak, prawda, wiesz, jak tego, co tam się sądzi, to potwierdzi, ale... że zapadną jakieś wyroki i tak dalej, to troszeczkę też wpłynie na te postrzeganie. Na pewno, ale wydaje mi się, że są też inne rzeczy, które wpłyną na przestrzeganie już w międzyczasie i to właśnie o to chodzi, tylko po prostu nie chcę o tym mówić. Może jeszcze nawiążę, bo to też nie chcę teraz, żeby to było odebrane, jakbym ja jakąś krucjatę sobie odpalał i planował. Prawda jest taka, że ja bardziej komuś przekazałem różne informacje i ten ktoś popatrzył na to i powiedział i postanowił, że coś z tym zrobi, więc gdzieś tam mam na pewno jakiś udział w tym. Czy jakby był temat, byłyby propozycje, to czy ty byś taką walkę chciał zrealizować? Słuchaj, tak jak mówię, tak jak już mówiłem, z Konopskim? Tak, no czy chciałbyś taką walkę w Oktagonie po prostu? Wydaje mi się, jak mam być szczery, wydaje mi się, że to nie byłoby dobre chyba dla sprawy nawet, rozumiesz? Jakby, ale chodzi mi, wiesz, ale tak sobie już wybiegając w przyszłość. Nie, no ja z każdym mógłbym się bić, wiesz, o co chodzi. Wiesz, on z tego, co czytałem w internecie, nie chce pokazać, że monetyzuje Pandorę. Tak jak Wardęga.
Bo byłeś w tej sprawie przesłuchiwany, tak? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Byłem... W charakterze świadka. W charakterze świadka. Byłem w charakterze świadka, nie pozostały mi postawione żadne zarzuty, nie byłem podejrzany w tej sprawie. Uwierz mi, że policja naprawdę... To nie są żarty. Dla policjantów nie jest istotne, czy przychodzi Marcin Dubiel, czy Michał Wiśniewski, czy ktokolwiek inny, tylko przychodzi człowiek. Tak.